Jedna z najbardziej pożądanych nagród tego plebiscytu, trener roku przez 2 ostatnie lata w mocnych rękach Marka Papszuna, który ma szansę na hat-trick, bo jest wśród nominowanych także teraz. Czesław Michniewicz. Marek Papszun. Maciek Skorża. Zastępca dyrektora do spraw sportu telewizji Polsat Paweł Wójcik, jeden z najbardziej charakterystycznych głosów naszej stacji, nie tylko, a kiedyś utalentowany komentator żużla i piłki nożnej. Pawełku, to już. Zapraszamy. 20 lat temu skomentowaliśmy wspólnie półfinał Mistrzostw Świata i mecz o 3. miejsce. Prawda? Tak było. W Korei. Szanowni Państwo, ja sobie tutaj przygotowałem pewne rzeczy, ale mało czasu. Trener roku, jak zawsze bardzo ważna kategoria, więc krótko. Trenerów mamy 2 za rok 2022, Czesław Michniewicz i Marek Papszun. Czesław Michniewicz i Marek Papszun są z nami już teraz. Gratulacje i podążają w stronę sceny. Zapraszamy gorąco. Czesław Michniewicz wprowadził piłkarską reprezentację Polski na mundial, by następnie po raz pierwszy od 36 lat awansować z nią do fazy pucharowej. Marek Papszun poprowadził Raków Częstochowa do Pucharu, Superpucharu i Wicemistrzostwa Polski. Zimę wraz z drużyną spędza na fotelu litera Ekstraklasy. Panowie, żeby nie było, nagroda jest warta tyle samo, tak? To po prostu alfabet zadecydował, że najpierw był Czesław Michniewicz, a potem Marek Papszun, ale możecie przemawiać wspólnie jak chcecie, także zapraszam. No, Marek pierwszy. Tak? Nie, no. Młodszy. Panie selekcjonerze, zapraszamy. Dobry wieczór. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za wyróżnienie. Z tego miejsca chciałem też pogratulować wszystkim nominowanym, wszystkim nagrodzonym. Grosik, szczególne podziękowania tutaj i gratulacje dla Ciebie, dla pozostałych reprezentantów również. Nikola otrzymał nagrodę, być może jeszcze ktoś dostanie tą nagrodę, bo jeszcze jedna kategoria chyba jest. No może tak się zdarza. Do wsadzenia jest duża szansa na to, że ktoś też z reprezentacji dostanie. Grosik, zagrałeś fantastyczne 5 minut na mundialu, plus 10 doliczone, wychodzi 15 i nie było źle, także gratulacje. Nie byłoby tej nagrody bez zaufania ze strony władz PZPN-u, które powierzyli mi reprezentację, prowadzenie reprezentacji w trudnym momencie. Mieliśmy określone zadania do zrealizowania i te zadania zrealizowaliśmy, dlatego z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie wszystkim tym, którzy tworzyli reprezentację, nie będę tutaj nikogo wymieniał pojedynczo, nie chciałbym nikogo pominąć, wszystkich pracowników, wszystkich zawodników, wszystkie osoby towarzyszące, wszystkich kibiców, którzy zawsze nas wspierali, chciałbym im serdecznie podziękować. No i szczególne podziękowania dla mojej rodziny, która... Ktoś, kto był kiedyś selekcjonerem, wie, jak cierpi rodzina, gdy coś się w reprezentacji nie dzieje za dobrze, jak też potrafi się cieszyć, gdy jest dobrze, ale z kolei też chciałbym właśnie, żeby usłyszeli z moich ust, dziękuję z całego serca dla mojej żony Grażyny, dla synów, synka Kuby i Mateusza, który tu obchodzi urodziny i na pewno gdzieś koło tortu tą nagrodę postawimy. Także dziękuję bardzo i życzę miłej zabawy. Czesław Michniewicz. Dziękujemy. Wcześniej, kiedy odbierał pierwszy raz nagrodę trenera roku, to tak się akurat złożyło, że wspólnie z Piotrem Stokowcem i Piotr wtedy powiedział, że występować po czesku to jak grać po Rolling Stonesach, ale znając charyzmę Marka Papszuna z pewnością sobie poradzi. Marek Papszun, zapraszamy. Ile mam czasu? Bo to takie motto przewodnie. Ile mamy czasu? 90 sekund. To jak błyskawiczna odprawa, tak? Dobry wieczór Państwu. No, jestem zaszczycony i dumny przede wszystkim z tego, że znalazłem się w takim gronie. No, tutaj Czesiu jako trener reprezentacji Polski. Wiemy już, jaka była historia i jakie osiągnięcia, ale też Maciek Skorża, który z Lechem Poznań zdobył Mistrzostwo Polski. No i pracuję teraz za granicą i mam nadzieję, że te dobre imię na naszych polskich trenerów tam będzie rozpowszechniał i zrobi nam też dobrą, dobrą renomę. Cieszy się bardzo z jeszcze jednego względu, no bo to powiedzenie do 3 razy sztuka w moim przypadku no jest celowe, bo 3. raz z rzędu zostałem trenerem roku, natomiast ze względów pandemicznych to jest 1. raz, kiedy mogę tę nagrodę odebrać na gali. No i to jest zupełnie inna atmosfera i inne wrażenie. To trochę tak porównał do gry bez kibiców i wygrać fajnie, ale jednak przy pustych trybunach to nie to samo. Także cieszę się bardzo. Chciałem podziękować i pogratulować przede wszystkim swojej drużynie, piłkarzom, sztabowi, klubowi, bo to każdą nagrodę, którą otrzymuję, traktuję kolegialnie i wiem, że bez klubu nie mógłbym tu stać, bez piłkarzy nie mógłbym odbierać tej nagrody, bez sztabu również nie znalazłbym się w tym miejscu i za to serdecznie im dziękuję i chciałbym, żebyśmy szli dalej w tym samym kierunku i się rozwijali, no bo na razie to tak wygląda. Mareczku, powiedz mi, ten stolik taki selekcjonerski to jest przypadek, czy coś więcej? To organizatorów trzeba zapytać, bo ja dostałem polecenie, żeby tam usiąść. Ale wiesz, że jest taka tutaj zasada w polskim futbolu, że po trenerze Portugalczyku zawsze kadrę przejmuje trener aktualnego mistrza Polski. Jest prezes Kulesza? Zobaczymy. Nie ma. A, szkoda, może by odpowiedział na to pytanie, czy tak będzie. Marek Papszun, Czesław Michniewicz. Nie, jeszcze moment. Chciałem jeszcze osobistą taką dygresję na koniec. Chciałem gorąco podziękować, ponieważ no, wiemy jako trenerzy, tutaj Czesiu o tym wspomniał, że ta praca wymaga dużo poświęcenia i wyrzeczeń, no i tak też jest w moim przypadku. Gorące podziękowania dla mojej rodziny, córki Aleksandry, mamy Janiny, no i przede wszystkim mojej wspaniałej żony Małgorzaty. Brawo. No, bez której no, też przede wszystkim bez niej nie byłoby mnie tutaj w tym miejscu. No i wiem i ona też, że jest to kosztem jej też osobistym i no niestety brzmi to brutalnie, ale ta praca jest na 1. miejscu i dziękuję Ci, żono, że to tolerujesz i nawet w takich momentach jak ostatnio w Turcji, kiedy słyszę w słuchawce, że znowu Cię nie ma, jak tutaj się wszystko wali, to wiem, że to ogarniesz. Dziękuję Ci serdecznie. Marek Papszun, Czesław Michniewicz, panowie serdecznie dziękujemy i gratulujemy. Czas dla fotoreporterów jeszcze będzie. Dziękujemy panowie.